jest ta sytuacja o tyle jeszcze trudniejsza, że obserwujemy i mamy swoje dowody w związkach zawodowych w OPZZ-cie, że najwięcej aktualnie protestów, sporów zbiorowych, strajków, być może małych, to jest właśnie tam, gdzie jest to zatrudnienie na przedsynku, tam, gdzie nie ma tych standardów, no bo ludzie już nie dają rady, no ile można. W związku z tym domagamy się także stosowania tych klauzul społecznościowych przy wszystkich zamówieniach. Wojsko dysponuje dzisiaj potężnymi pieniędzmi na zamówienia publiczne i zobaczcie, 6-7 zł wojsko chronią ochroniarze za grosze. No, gdzie to jest normalne? No nie bardzo. Nam się to nie mieści w naszych pojęciach, w naszych analizach, dlatego szeroko pojęcie stosowane w administracji publicznej powinno być obowiązkiem. I wszyscy, każdy, który stosuje pieniądz publiczny, powinien być obowiązkiem. Szpital, różnego rodzaju instytucje nie mogą stosować innych form zatrudnienia. Bardzo proszę, byśmy wspólnie działali, dziękując autorom tego opracowania, dziękując ośrodkowi za podjęcie tego tematu. Myślę, że to jest, pani Kasiu, pierwszy krok w tym, żeby teraz dojść do źródła, uderzyć i wspólnie pokazać, że no nie ma naszej zgody społecznej, nie ma zgody publicznej związków zawodowych i tej dużej rzeszy młodzieży, która jest wykorzystywana, eksploatowana, niewolniczo zatrudniana na tego typu umowach. Ale możemy zrobić to wspólnie w ramach Zrzeszenia się Związków Zawodowych. Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań.